I od naszego ostatniego spotkania minął tydzień, pora więc na najnowsze wydanie studia Grupy Orlen. Zaczynamy! Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Poznajmy najważniejsze tematy tego wydania. Nagroda etyczna dla Orlenu. Wspólna akcja z Fundacją DKMS w trosce o zdrowie uczniów. Niezależni eksperci doceniają PKN Orlen. W Nowym Jorku ogłoszono listę najbardziej etycznych firm świata. PKN Orlen po raz kolejny z rzędu znalazł się w tym wyjątkowym gronie i otrzymał tytuł The World Most Ethical Company. Wyróżnienie przyznawane jest przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute, światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych praktyk biznesowych. Oceniając przedsiębiorstwo, eksperci biorą pod uwagę m.in. ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Otrzymane wyróżnienie to podkreślenie przywiązania do uczciwości nagrodzonej firmy i priorytetowego traktowania etycznych praktyk biznesowych. PKN Orlen już po raz piąty jako jedyna polska firma otrzymał ten zaszczytny tytuł. Szczegółowej analizie został poddany dokument Wartości i zasady postępowania. Eksperci podczas przeprowadzonych badań docenili również wydarzenia skierowane do pracowników koncernu, na przykład takie jak Orlen Olimpiada. Firmy, które w 2018 roku znalazły się w rankingu, osiągnęły rekordowy poziom w zakresie zaangażowania i współpracy z różnorodnymi interesariuszami czy społecznościami, mierzenie i poprawianie kultury, autentyczne przywództwo, dążenie do różnorodności i zobowiązanie do przejrzystości były dla badanych firm priorytetowe. Z każdym rokiem obserwujemy, jak zwiększa się szeroko rozumiana odpowiedzialność najbardziej etycznych firm świata. Po raz kolejny widzimy, że firmy działające w oparciu o jasno zdefiniowane zasady odnoszą sukces i podnoszą swoją wartość, napisał w liście prezes Ethisphere Timothy Elbridge. The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. Ranking najbardziej etycznych firm na świecie powstaje od 12 lat. W 2018 roku znalazło się w nim 135 firm z 23 państw reprezentujących 57 branż. Tydzień temu zapowiadaliśmy wspólną akcję Orlenu i Fundacji DKMS. Przypomnijmy, że szukamy dawcy szpiku dla 10-letniego Marcela, ale także dla innych, którzy potrzebują tego niezwykle cennego daru. Dziś wracamy do tematu. Chętnych do zapisania się do bazy Fundacji DKMS nie brakowało. W 4 godziny podczas naszej akcji w Orlenie do bycia potencjalnym dawcą zgłosiło się 337 osób. Dla porównania, w ciągu 2 dni w Płocku taką decyzję podjęło niespełna 900 osób, wśród których także mogli być pracownicy Orlenu i spółek. Bardzo się cieszę, że taka akcja ma miejsce w moim zakładzie pracy, gdzie są warunki ku temu i jest okazja, to bardzo się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć i mam nadzieję, że pomogę komuś, nie tylko w Polsce, ale może i na świecie. Jestem bardzo zadowolony z frekwencji. Dużo moich kolegów, znajomych z działu, z innych obszarów przystąpiło do rejestracji, co świadczy o tym, że nie brakuje w naszym koncernie osób wielkiego serca. Jestem aktywnym dawcą krwi, także no, jeżeli mogę w jakiś sposób pomóc, to nie widzę przeciwwskazań. O tym, że nasze komórki macierzyste mogą okazać się potrzebne dla ratowania ludzkiego życia w każdej chwili, świadczy historia studenta z Płocka, który wkrótce po zarejestrowaniu się do bazy DKMS otrzymał informację, że jest biorca. Zarejestrowałem się zaraz po ukończeniu 18 roku życia, podczas akcji prowadzonej w jednej z naszych płockich galerii. I po około 2 latach zadzwonił do mnie telefon. Zostałem zaproszony na badania do Warszawy w celu sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Po przeprowadzeniu badań znów rozmawialiśmy z lekarzem, taki wywiad, czy dobrze się czuję, czy wszystko jest w porządku, wszystko było bardzo dobrze i umówiliśmy się już na dzień oddania szpiku. Oddanie trwa tak około 4 godzin, musimy tam być. Z jednej ręki jest nasza krew wyprowadzana, przechodzi przez maszynę, która oddziela komórki macierzyste i do drugiej ręki ta krew wraca. I chciałbym bardzo zachęcić do rejestracji, ponieważ jeżeli dowiadujemy się, że mogliśmy pomóc, tak jak w moim przypadku teraz 25-letniej dziewczynie i czytamy maile z DKMS-u, że ta osoba
już wraca do zdrowia, wraca do swojego codziennego życia, że mogliśmy komuś pomóc, no to jest emocje, uczucia nie do opisania i po prostu z całego serca gorąco zachęcam. Jak podkreślają organizatorzy, zarówno weekendowa akcja w Płocku, jak i działania w grupie Orlen zaskoczyły dużą frekwencją. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy dla pacjenta jest bardzo niskie, ale im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych na nowotwory krwi. Orlen po raz kolejny dba o uczniów płockich szkół podstawowych, tym razem troszcząc się o ich kręgosłupy i zawartość szkolnych plecaków. Chodzi o to, by były one lekkie, a uczniowie nie musieli każdego dnia nosić ciężarów. Rozwiązanie jest bardzo proste. Jeden tablet, w którym zawiera się wiedza ze wszystkich szkolnych podręczników. Uczniowie szkół podstawowych nr 15 oraz 23 w Płocku otrzymali tablety, które umożliwią im dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacji, ale przede wszystkim są elementem troski o zdrowie dzieci i młodzieży. Uczniowie zamiast nosić podręczniki w plecakach mają możliwość podczas zajęć korzystania z podręcznika, który jest wgrany do tabletu, czyli nie powoduje to, że ciężkie plecaki obciążają kręgosłupy, a wszystkim nam bardzo chodzi przede wszystkim o zdrowie i prawidłowy rozwój młodego pokolenia. Tablety, w których zostały zainstalowane multipodręczniki dla klas od 4 do 7 włącznie, uatrakcyjniają uczniom edukację w szkołach, a tym samym umożliwiają pozostawienie w domach tradycyjnych książek do takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, język polski, matematyka, historia, język angielski, fizyka i chemia. Zamiana podręczników na tablety jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Orlen projektu Lekki Plecak, kolejnego przedsięwzięcia współrealizowanego przez koncern na rzecz Płocka i jego mieszkańców. Jednym z tych projektów są tablety, które realizujemy wspólnie z Urzędem Miasta. Od 2016 roku, od kwietnia w zasadzie rozpoczęliśmy ten projekt. Wchodzimy teraz w drugi etap. Rozpoczęliśmy projekt w drugiej szkole, z tego się bardzo cieszymy, że nie tylko jedna szkoła, szkoła podstawowa 23, ale również szkoła podstawowa nr 15, co oczywiście spotkało się z dużym zadowoleniem dzieci. Te tablety są pomocne i myślę, że ten cały pomysł jest bardzo dobry z tabletami w szkole. Zastępują książki, no i wszystkim się to bardzo podoba. W ramach drugiej już edycji projektu w płockich szkołach podstawowych, korzystając z tabletów, będzie mogło się kształcić niemal 600 uczniów. 314 załóg wystartowało w 21. edycji Rally Monte Carlo Historique. W tym roku pojazdy biorące udział w rajdzie odwiedzają Oslo, Rennes, Glasgow, Bad Homburg, Barcelonę, Walencję i oczywiście Monte Carlo. W rajdzie wystartowała też litewska załoga sponsorowana przez Orlen Lietuva w roadsterze MGB z 1965 roku dzięki międzynarodowej sieci stacji paliw spółek z grupy Orlen. Rajdowcy będą mogli korzystać z paliw płockiego koncernu na znacznej części swojej trasy do Monte Carlo i z powrotem na Litwie, w Polsce, w Niemczech i w Czechach. Wszystkich pracowników grupy Orlen zachęcamy do zamieszczenia swojego zdjęcia w aplikacji Who is Who. Nasze zdjęcie ułatwi innym kontakt z nami. Procedura dodawania zdjęcia jest prosta, musimy zaakceptować regulamin, dodać zdjęcie we właściwym formacie, zatwierdzić i czekać na akceptację danej. Zdjęcia osób znajdziemy, wpisując nazwisko poszukiwanej osoby w wyszukiwarce aplikacji. Kończy się zimowa olimpiada w Pjongczang, gdzie radości polskim kibicom dostarczył Kamil Stoch i jego koledzy z drużyny, którzy jako jedyni z polskiej reprezentacji olimpijskiej zdobyli medale. Z tej okazji mamy dla Państwa zabawę. Proszę odpowiedzieć na pytanie zdobywcą, ilu medali olimpijskich jest Kamil Stoch. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres orlenstudio@orlen.pl. Dla pierwszych 170 osób mamy kubki, oficjalny gadżet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czas karnawału za nami, ale ostatnie jego dni postanowili wykorzystać w Anwilu, sprawiając dzieciom pracowników mnóstwo frajdy i radości podczas firmowej imprezy. Doroczna zabawa karnawałowa w Anwilu to już tradycja. W tym roku obszar personalny pamiętał o najmłodszych, proponując wielką galę superbohaterów. Dzieci i wnuki pracowników mogły korzystać z rozmaitych atrakcji przygotowanych adekwatnie do wieku uczestników zabawy. Mi się podobało, że przeciskały tymi takimi, co jakoś tak światełka tak migało i ja musiał przyciskać to. Przyjechałam z mamą na bal karnawałowy. Najbardziej mi się podobało gry wideo. Mi się tutaj wszystko bardzo podoba i jest
fajnie. Czas zabawy szybko minął, ale dobra informacja jest taka, że do kolejnej karnawałowej imprezy został już mniej niż rok. Po wygranym meczu z Górnikiem Zabrze na inaugurację piłkarskiej ekstraklasy w 2018 roku piłkarze nożni Wisły Płock po raz kolejny na własnym boisku gościli kolejną ekipę. Tym razem na stadion imienia Kazimierza Górskiego przyjechał zespół Zagłębia Lubina. Sąsiedzi z tabeli przed tą kolejką mierzyli w zwycięstwo, ale to Wisła zasłużenie wygrała 2-0. Przegrani spadli do dolnej ósemki, a 3 punkty dały Wiśle miejsce tuż za prowadzącą 4 w tabeli. I tu podopieczni Jerzego Brzęczka chcieliby zostać. Na tą chwilę przed sezonem mieliśmy cel taki, że mamy się utrzymać i dążymy do tego. Tak jak mówię, no, jest 37 meczów do rozegrania, a możemy być utrzymani już po 30. Także na pewno byłoby to dla nas łatwiejsze. I potem mieliśmy te 7 meczy, byśmy mieli naprawdę, mogliśmy o coś pograć. Żeby o coś pograć, trzeba jeszcze coś wygrać w najbliższych 7 kolejkach. Po 2 zwycięstwach u siebie warto sięgnąć po punkty na wyjeździe w Szczecinie. Czeka nas bardzo ciężki mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem, bo uważam, że Pogoń w tym momencie gra naprawdę bardzo fajną piłkę. I nie miała szczęścia, trzeba to przyznać, że w tamtym roku nie miała za grosz szczęścia, bo dużo meczy prowadziła, gdzieś remisowała czy nawet przegrywała, także jest to bardzo ciężki przeciwnik, no ale zobaczymy. Zobaczymy. O 18 już w najbliższą sobotę Pogoń Szczecin, Wisła Płock w 24 kolejce Ekstraklasy. Za piłkarzami ręcznymi Orlen Wisły Płock spotkanie z wielką Barceloną. Do sukcesu zabrakło naprawdę niewiele, ale wciąż trwa rywalizacja o najlepszą 16 w Europie. Porażka 27-28 wstydu nie przynosi, ale remis czy nawet zwycięstwo, co było bardzo realne, zdecydowanie poprawiłoby sytuację płocczan. Podopieczni Piotra Przybeckiego zagrają w najbliższą niedzielę praktycznie mecz o być albo nie być w Lidze Mistrzów. W Orlen Arenie podejmą Rhein Neckar Löwen. Zawodnicy ewidentnie potrzebują wsparcia płockich kibiców. Kiedy byłem tutaj, na mój początek było takie, że wszyscy ludzie byli na hale, nieważne, że jest Mielec, Kiel, albo to cały czas była pełna hala, wszyscy krzyczą. Jak jest bardzo ciężko mieć, oni musi wiedzieć, że oni są 50% z naszej wygranej mecze, albo to, co my gramy. Bez oni jest bardzo ciężko. Proszę cię bardzo, że idziecie na hale i pomóż nas, bo jest najważniejsze dla nas, dla miasta, dla wszystkich, bo musimy wygrać teraz, bo jest ciężki moment, ale musimy wygrać. Musimy być razem na niedzielę, musimy być razem i wygrać razem, bo nie jesteśmy tylko my albo wy. Jesteśmy razem, jesteśmy jedno serce, jesteśmy Wisła Płock. Ten niezwykle ważny pojedynek w niedzielę 25 lutego o 19 w Orlen Arenie. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Polecam, zapraszam, do zobaczenia.